Jest wypadek w tym, że tu nie jest objazd przez Podlesie. Na razie nie ma nic. Jest objazd przez Podlesie. Thank you.
Pies mamy nadal. Niestety tak to jest, jak już mówiłem, wypadki się zdarzają. Jesteśmy w okolicach na Zdroju. Czy niedaleko, nie wiem, czy dzisiaj. Przez Przyrzeczny Zdrój przebiega trasa numer 8. Jest to, że tak powiem, trasa międzynarodowa. No niestety bardzo dużo wypadków na niej się zdarza. W efekcie czego giną również ludzie w różnym wieku. Giną starsi, młodsi, dzieci. No najbardziej szkoda to jest jednak dzieci, że tak powiem. Ale wszystkich ludzi jest też również szkoda. Mam nadzieję, że dzisiejszy wypadek nie był śmiertelny. No okaże się to niebawem. Mam nadzieję, że jednak nikt nie ucierpiał na wypadku. No, zawsze tak jest, że jeżeli zdarzają się wypadki, a są ofiary, to a średni są dzieci, no to niestety tych dzieci jest najbardziej szkoda. Ale tak jak powiedziałem, wszystkich pozostałych też jest szkoda, no bo wiadomo, to są ludzie. No i mamy ten wypadek. No i to tyle. No, był to wypadek busa, który niestety wpadł do rowu. Niestety całe auto zostało zmasakrowane i najprawdopodobniej spłonęło. Tak niestety kończy się szybko jazda i nie uwaga na drogach. No, być może nie była to jego wina, nie wiadomo dokładnie. To na razie tu. Powoli ruch odbywa się tutaj wahadłowo i na pewno przez jakiś czas jeszcze będzie taki ruch. I ta straż już odjechała. Niestety uczestnicząc w ruchu na takiej drodze trzeba uważać, być bardzo ostrożnym. Niezależnie czy to się jedzie dużym czy małym autem, ale trzeba być naprawdę ostrożnym. Jeszcze stoi chyba Straż Niemczańska. Pewnie zaraz też odjadą. No i to tyle.